Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na wyścigu za kierownicą. New Union to jeden z najlepszych amerykańskich klubów wyścigowych. Jeśli chcesz zwrócić uwagę, zajmij miejsce na podium. Jeszcze dawno nie grałem coś dobrego na kierownicy. I Jezus, już czuję, że zaczepienie, dobra, jest. Oj, szybcy są. To jest poziom trudności średni chyba. Teraz sobie ściągnąłem. Nie wiem, jak to widzicie, mam nadzieję, że nie macie lagów, bo ja mam świetny obraz. Nie, dobra, mamy. Fajnie to jest w tym gridzie, że można sobie cofać, przehamować i wejść na czymś zakręt. Można go jeszcze 4 razy powtórzyć. Jedziemy. Jedziemy. Ostry zakręt lewy. Ej, pomylił się, żeby go teraz nie przejść, tylko by nie wypaść z zakrętu. Delikatnie go żeśmy smernęli, ale osiągnęliśmy 5. pozycję. To jest... ale są emocje. Hamiery. Oj, już czuję, że... tracę przyczepność. Na kierownicy jest strasznie to czuć. Może to słyszeć, o? Że ona odbija mi strasznie i od razu czuć, jak się robi lekko, to znaczy, że tracimy przyczepność przed tymi kołami. I jest tragedia od razu, nie? Przydałoby się, o, już jest. Już od razu mnie odbija w drugą stronę i to nie ma sensu. Mocno się hamować. Już jest meta chyba, tak? No niestety, na kierownicy nie poszło mi tak dobrze jak na klawiaturze. 4. pozycja. Mogłoby być lepiej. Dobra robota, jesteś 4. Nasz od nowa. Jeszcze raz wam pokażę, jak się jedzie. Po prostu jest genialna symulator. Czy twoje za Horizon teraz? Nie wiem, czy tu jakoś trzeba specjalnie coś wystartować, żeby... troszeczkę punktów, znaczy punktów, troszeczkę czasu. Łapę przyczepę, dobra, poszliśmy. 4 w lewo. Za słabo puszczam i on mi zaczyna wyrzucać. Za duża prędkość. O, teraz go bierzemy, nie? Nie udało się. Odsłonił mnie. Wszystko fair play, nie ma żadnego obijania się. Chyba pedały zaraz połamy. Chodzi. O Jezus, dobra. Jak już zaczyna myszkować tył. O Jezus. Niedobrze, musisz przebić się z końca. To właśnie. No nie idzie mi tak dobrze, jakbym chciał, żeby poszło. Wyrzuci mnie, bo... Gdzie jest zmiana kierownicy? Jest zmiana kamery. Może ta kamera jest nie tak. Chociaż ja tak grałem na Gran Turismo i było dobrze. Nie uda mi się tego. Nie wiem, w ogóle gdzie jest ręcznik na tej kierownicy jeszcze. Bo to jest takie podłączenie i od razu próba czasowa. Wiem, że na Gran Turismo pobiłem wszystkie rekordy, które miałem na padzie. Tutaj muszę po prostu się przyzwyczaić. Może tego jakiegoś 5. żeśmy przyjrzeli. Zakręty. Że błędy robię. Pamiętam po prostu jak nie powinien tu przyhamować i no, trochę straciłem czasu. Jeszcze mnie wyprzedził. Dobra. Że nie jest dobrze. Nie jest dobrze.
Zobaczymy. Niestety, to było słabe. No właśnie, też jak myślę, jedziemy z tego do tego. To było słabe. Muszę poprawić ustawienia kierownicy, bo trochę za sztywna jest. Chociaż bardzo dobrze mi odbija ona, więc nie ma tragedii. Czytujemy sobie. Masz kilka możliwości. Możesz dalej ścigać się z New Union, przyjąć zaproszenie od Trans America Pacers. Pójdziemy na tym, bo tak ja nie byłem na tym. Transa pojedynek to wyścig, jeden na jednego. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. No i obowiązują kary za zderzenia. Pamiętaj, że rywale również będą to wykorzystywać. Aha, czyli może mnie zaatakować. Ogólnie tutaj musimy wziąć właśnie japoński samochód, to już mówił mi wcześniej. Ja już jestem w kilku minutach gry. Tak wygląda on. Nie wiem, czy to się jakoś... Dobra, tylko tak. Więc... Aha, bo tutaj mam. Wybierz. Nie wiem, gdzie jest. Tu mam kółko, krzyżyk, bo to jest konsoli kierownika, nie? Oczywiście. Gdzie jest jedynka, dwójka, trójka? Nie wiem. Nie wiem, to wiedzieć, ale... Teraz delikatnie chodzi. Aha. Podczas wyścigu jest niesamowicie trudno. Taka sztywna jest, taka wiecie, jakby... Musisz znaleźć się w pierwszej trójce, jeśli chcesz, żeby Pacers znów cię zaprosili. No to próbujemy, nie? Startujemy. Nie ścigałeś się tu jeszcze, dlatego bierz ostrożnie każdy zakręt, póki nie zapoznasz się z trasą. Przedzi to, on będzie mi pokazywał tor jazdy. Fajnie, tutaj silnika ma tam. Także to Mazda, to nic. Zakręt w lewo. Ładnie go wziął. Nie wiem, czy... czy tracę. Utrzymując auto w drifcie, udało ci się wykonać zadanie. Trudno, nie będę pierwszy. Ale nie ma tragedii, mi się wydaje, że no, starałem się jak w ogóle. No, minuta jeden, takie pierwsza figura. Nie postarałeś się. Wiem, że stać cię na więcej. Jeszcze raz. Jeżeli chcecie w ogóle taką serię z tego, to... komentarze. Poszedł pierwszy. O Jezu, dobra. Zmijmy to, bo to w ogóle nie ma sensu. Trochę za nisko mam tą kamerę. Nie no, to była jego ewidentnie wina, nie? No teraz to też mi znowu zajechał, teraz już widzę, że jestem... Dobra. Dobrze go tam! Ale ostatnio chyba szansę skorzystałem właśnie. Twoje auto nie wytrzyma zbyt wielu takich kraks. Musisz uważać. No właśnie on mnie wyprzedził na ostatnich... Co jest? Nie wiem, co jest. Wybrałeś świetne miejsce do driftu, dzięki czemu wykonałeś zadanie. Dobra, jakoś to weszło, ale... Powiem szczerze, że powinien wygrać. Ustawiłem poziom trudności, choroba. Dobra. Zróbmy to od nowa jeszcze raz. Startuj ponownie. No ja widzę, że jest potencjał, ale brakuje doszlifowania.
kamery. To auto doskonale nadaje się do driftów. Spróbuj obrócić je bokiem na zakręcie, a nie stracisz prędkości. Tak, nie stracisz, jak on mi siedzi na ogonie. Miałem nie przeklinać, ale czuję tę presję czasu. Za mocno, ale... Za mocno, ale jest już progres, już wiem. Objeżdżam. Ej, coś jest nie tak, ej. A, bo on mnie zajechał drogę, zobaczcie. Kurde, za mocno zahamowałem. Ej, on mnie tak uderza, więc to nie ma sensu. To? On mnie normalnie zderza. Ja nie mam za bardzo... Dobrze, że tutaj nie wszedł z tej strony. Ej! Zostaw! Zostaw mój ogon! Pięknie! Ale czuję, jak mi siedzi na ogonie, nie? Jest presja czasu. Wyprzedził mnie na ostatni prosty. Choroba, jasna. Nie, to nie będzie przegrana niestety. Ale już był progres, nie? Już wiedziałem. No fajnie, kierownica ma takie coś, że... czuć moment, w którym powinieneś kręcić kierownicą, gdzie wpadasz w poślizg i wtedy trzeba niestety, odbić, to był żeby troszeczkę pociągnąć ten samochód. Ile mam już? 11 minut. Nic, będziemy próbować dalej. Na razie dzięki, cześć.